Thank you.
Pańsku, Panie. Żona już urodziła? Jeszcze nie. Niedługo. Będzie syn. A jak Pani ojciec, lepiej się czuje? Lepiej. Proszę go pozdrowić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A to, co dzisiaj mam w gazecie? Fajne rzeczy. Dasz spojrzeć? Proszę, synku, weź daj panu tą gazetę. Cześć, tato. Cześć, tato. Cześć. Co się stało? No, chciałam od Stepanka dostałam gazetę. Chciałam przeczytać i zobaczyć okulary zdeptałem. Przeczytam ci, dobrze? Tak. Podejdę do okna, tam jest jaśniej. Tajemnice naszych sąsiadów. Bohater mojego dzieciństwa. Był jednym z elementów tego miejsca. Rozmowa z tym człowiekiem zazwyczaj trwała chwilę, ale zdradzała wielką inteligencję i empatię. Raz w dzieciństwie dostałem od niego rowerowy bidon. Poczułem się wyjątkowo, jak prawdziwy kolarz. To było tego dnia, kiedy miałem poważne zderzenie. Trafiłem rzecz jasna do szpitala, gdzie zajęła się mną córka naszego dozorcy. Tato, no skończysz pisać i chodź! Potem każdą przygodę kojarzyłem z tym przedmiotem. Pierwszą wyprawę rowerową z dziewczyną i pierwszy pocałunek. Pierwszą pokonaną trasę wyścigu rowerowego. Bidon to część mojego dzieciństwa. To jak prezent od dziadka, którego nigdy nie miałem. Pozdrawiam swojego sąsiada, liczę na wiele rowerowych historii, których mi jeszcze nie opowiedział.